Przez całe życie byłem singlem. Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, po prostu zawsze tak było. A jednak wciąż kupuję walentynkową kartkę oraz cukierki co roku. Ta prosta rzecz ratuje mi życie. Przeprowadziłem się do małego miasteczka tuż przed rozpoczęciem szkoły średniej. Trudno było nawiązać nowe znajomości i jednocześnie przystosować się do zupełnie nowego miejsca. W lutym czułem się tak, jakbym wszedł w rytm codzienności. Poznałem tylko garstkę przyjaciół i ku mojemu zaskoczeniu pierwszy raz zostałem zaproszony na randkę tydzień przed walentynkami. Czułem się niezręcznie idąc z dziewczyną, z którą nigdy wcześniej nie rozmawiałem, więc odmówiłem. Rozgniewała się twierdząc, że miała inne opcje i była po prostu miła. Być może tak było, ale jej skrajna reakcja mnie zdenerwowała. Kiedy byłem w stanie, zapytałem o to mojego przyjaciela Travisa. No tak, umierasz, jeśli jesteś singlem walentynki. Zostaniesz pozbawiony serca i w ogóle, więc znajdź dziewczynę na ten dzień. Wyjaśnił, a ja wyśmiałem ten pomysł. Daj spokój, nie oczekujesz, że uwierzę w to, prawda? Zapytałem, myśląc, że właśnie ciągnął żart na nowym dzieciaku. Zachowywał się tak, jakby po prostu podawał mi jakieś fakty. Patrzył na mnie, jakbym był szalony za to, że nie wiedziałem o tym, że można się umówić na randkę albo umrzeć. Powiedziałem mu, że naprawdę jest szalony, ale on tylko potrząsnął głową. To się zdarza co roku. Ktoś ma po prostu wyrwane serce. To może nie być w tym mieście, ale jakby w pobliżu. I zawsze jest to ktoś samotny. Pewnie możesz zaryzykować, tylko po co? To tylko jeden dzień, powiedział, próbując bronić swoich racji. To było zanim każdy miał komórkę w kieszeni, więc nie mogłem sprawdzić zgonów ludzi, którym brakuje serca właśnie tego dnia. Zrobiłem notatkę, aby zbadać to później, więc na razie mogłem wyżywać się na jego miejskiej legendzie. Skrzyżowałem ramiona, wciąż nie kupując tego, co mówił. To głupie. Chcesz powiedzieć, że co? Ktoś wie, że jestem singlem i zabija? Naciskałem. Człowiek tego nie robi. Robi to jakiś potwór. Nikt nie żył po jego zobaczeniu, ale ludzie mówili, że słyszeli bębny, a potem znaleźli kogoś bez serca. Travis znowu patrzył na mnie tak, jakbym powinien to wszystko wiedzieć. Walentynkowy potwór? Naprawdę? Cóż, Boże Narodzenie ma Mikołaja i jest też zajączek wielkanocny, więc dlaczego walentynki nie mogą czegoś mieć? Przez następne kilka minut wyśmiewałem jego pomysł i wiarę w walentynkowego potwora. Przynajmniej mógł potraktować to wszystko jako żart, nawet jeśli wierzył, że morderstwo było prawdziwe. Nie był przekonany, że robi to potwór, ale nie mógł podać innego powodu zgonu. I nie, nie ryzykował. Miał już ustawioną randkę z dziewczyną, nawet jeśli jej nie lubił. Nadal uważałem, że cały ten pomysł jest głupi. Reszta szkoły nie podzielała mojego zdania. Gdy dni powoli zbliżały się do upragnionego święta, uczniowie zostali ze sobą sparowani. Niektórzy robili to dla bezpieczeństwa, inni używali potwora jako pretekstu, aby w końcu umówić się ze swoim ukochanym. Otrzymałem kilka litościwych propozycji, ale wszystkie odrzuciłem w akcie buntu przeciwko tradycji tego głupiego małego miasteczka. Po powrocie obserwowałem, jak wszyscy zaczęli umawiać się na randki w strachu przed śmiercią. Sklepy dość szybko wyprzedały cukierki i kartki. Normalnie wszystkie byłyby zalane czerwonymi i różowymi produktami. Jednak półki były jałowe na kilka dni przed 14. Teraz odmówiłem przyjęcie jakichkolwiek ofert i nie planowałem też zapraszać kogoś na randkę. Szkoła oferowała program, w którym za niewielką opłatą można było kupić słodkie serduszkowe cukierki, które miały być dostarczone do adresata. Nie miałem nic przeciwko temu, żeby kupić moim nowym przyjaciołom po jednym, a wszystko to przy okazji wymyślania głupich imion, aby umieścić na kartce, od kogo je otrzymują. To była jedyna rzecz związana z całym dniem, której się poddałem.
po zakupieniem pudełka czekoladek dla siebie. Czekoladki były po prostu normalnym pudełkiem różnych rodzajów ze sklepu spożywczego, które dostałem za pieniądze zarobione z wykonywania obowiązków. Kiedy je kupiłem, kasjerka bez mojej zgody przykleiła na pudełku naklejkę w kształcie serca. Mała, żeby ktoś napisał, do kogo to pudełko było przeznaczone. Poza tym, jak bardzo miasteczko zwariowało w czasie świąt, nie winiłem jej za to. W tym czasie byłem już tak wystawiony na działanie wszystkiego, co związane z walentynkami, że sam widok naklejki zniechęcił mnie do zjedzenia czekoladek. Wrzuciłem je do plecaka, żeby zapomnieć o nich do czasu, aż skończy się 14. Naprawdę żałuję, że nie potraktowałem całej sprawy nieco poważniej. Dopiero w noc przed walentynkami sprawdziłem, czy te morderstwa są prawdziwe. W moim żołądku zaczęła budzić się groza, gdy po szkole przeglądałem komputer w bibliotece, czekając na ojca, który miał mnie odebrać. Nie znalazłem wszystkich tajemniczych zgonów, ale wystarczająco dużo, aby mnie zaniepokoić. 3 osoby zostały znalezione z brakującymi sercami. Policja stwierdziła, że ze stanu ich ciała wynika, że zostali zabici w walentynki, mimo że ich ciał nie odnaleziono od razu. Całe miasto ostrzegało mnie przed tym, a mimo to nadal siedziałem w szoku po stwierdzeniu, że to prawda. Ojciec w końcu odebrał mnie ze szkoły, ale powiedział mi, że następnego dnia muszę iść do domu pieszo. Siedziałem w samochodzie, w milczeniu zastanawiając się, co zrobić. On po prostu uznał mój przykry stan za normalne zachowanie nastolatka. Nie spałem tej nocy. Próbowałem myśleć o nazwiskach studentów, którzy mogą mnie mieć randki, przez cały czas wiedząc, że to tak naprawdę bezskuteczne. Kiedy zegar wybił północ i oficjalnie był 14, prawie dostałem ataku paniki, przekonany, że potwór wskoczy, aby zabrać moje serce. Jedyny sposób, w jaki przetrwałem tę noc bez załamania psychicznego, to posunięcie mojego toku myślenia z powrotem do tego, co było przed sprawdzeniem morderstw. Walentynkowy potwór był głupi. Nie był prawdziwy. Jakiś bezduszny kierownik sklepu widział morderstwa i wymyślił tę historię, żeby sprzedawać więcej produktów przez strach. To na pewno było to. To musi być to. Nie spałem przez całą noc. Rano moja matka zauważyła, jak wyglądam, i zaproponowała, że pozwoli mi zostać w domu. Oczywiście odmówiłem, nadal wierząc, że znajdę swoją randkę, jeśli pójdę do szkoły. Miejsce to tętniło życiem nowych par i wymianą prezentów. Gdy przechodziłem korytarzem, kilku uczniów spojrzało na mnie z politowaniem w oczach. Większość znała moją samotną postawę i to, że byłbym najlepszym wybrankiem dla potwora, gdyby to wszystko było prawdziwe. Nikt nie podszedł do mnie tego dnia, by pomóc. Moi nieliczni nowi przyjaciele niezręcznie próbowali znaleźć powody, by się pospieszyć, jeśli próbowałem z nimi rozmawiać. Wszyscy z nich, mający tymczasowe nowe dziewczyny, dali mi wystarczająco dobry powód, aby ich zostawić. Mój żart z cukierkowym sercem nie był zabawny. Niektórzy uważali, że był, ale ja nie mogłem znaleźć humoru w niczym tego dnia. Zamiast tego spędziłem go oglądając się przez ramię, spodziewając się, że w każdej sekundzie usłyszę bębny. Zadzwonił ostatni dzwonek i Travis był na tyle odważny, że podszedł do mnie na pogawędkę. Myślę, że wydawało mu się, że to będzie nasza ostatnia rozmowa. Pomysł zmotywował go na tyle, aby przyjść, ale nie znalazł dobrych słów. Czy ty wpadłbyś do mnie? Wychodzę dzisiaj na miasto, ale może moglibyśmy spędzić trochę czasu wcześniej. Mam taki jeden dobry serial i... Urwał, czując się niezręcznie. Nie, spokojnie. Będę po prostu relaksować się w domu. Moi rodzice wychodzą i nie będą w domu aż do kolacji, więc mam całe miejsce dla siebie. To się nigdy nie zdarza. W końcu uważają, że jestem na tyle dorosły, że można mi zaufać, kiedy zostaję sam. Wyjaśniłem zdeterminowany, aby nadal nie wierzyć w te bzdury, mimo że byłem przerażony. Travis przytaknął, wyglądając blado. Nie był na tyle odważny, aby naciskać na mnie w sprawie spędzenia razem czasu.
Przecież był pewien, że tej nocy umrę. Nie chciał być w pobliżu, aby to zobaczyć. Porozmawiamy jutro. Powiedziałem i pomachałem do niego roztrzęsioną ręką. Odwzajemnił ten ruch i zaczął się śpieszyć do swojej nowej dziewczyny. Kiedy jest się nastolatkiem, wszystko jest wielką sprawą. Kiedy odchodziłem od szkoły w kierunku domu, czułem się, jakbym szedł w kierunku własnej śmierci. Niebo było zachmurzone. To sprawiło, że czułem się jeszcze bardziej ponuro. Wciąż szczydziłem z siebie za mój nastrój, gdy szedłem wzdłuż dzielnic, które stawały się dla mnie znajome w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Znalazłem mały kamień i zacząłem go kopać, próbując oderwać się od strachu w mojej piersi. Za mną zaczął jechać samochód z tak głośną muzyką, że słyszałem, jak dudni w powietrzu. Patrzyłem, jak przejeżdża obok, trochę zirytowany tym dźwiękiem. Jeśli masz zamiar puszczać muzykę, to chociaż coś dobrego, a nie coś, co tylko grzmi. Gdy samochód jechał dalej ulicą, muzyka podążała za nim, ale nutka dudnienia pozostawała. Zatrzymałem się zdezorientowany, dlaczego wciąż słyszałem ten dźwięk, skoro samochód był tak daleko. Kiedy w końcu zniknął z pola widzenia, zdałem sobie sprawę, że samochód nie był źródłem tego hałasu. Moje serce zaczęło bić tak mocno i szybko, że dopasowało się do dudnienia rytmu, który, jak mogłem przysiąc, był coraz bliżej. Nie oglądałem się za siebie, ani nawet nie złościłem się na siebie, że się tak przestraszyłem. Po prostu biegłem ulicą. Powinienem był podbiec do jednego z domów, prosząc o pomoc. Byłem tak przerażony, że nic racjonalnego nie przychodziło mi do głowy. Biegłem jak szalony przez cały czas, kiedy to bicie postępowało. Chciałem, żeby to był tylko żart, ale nie przestawałem biec, żeby się o tym przekonać. Mój umysł nie był w stanie pracować, gdy moje płuca płonęły od szalonego biegu. Przez chwilę myślałem, że zgubiłem to, co mnie goniło. Potknąłem się, prawie przewracając się na krzywy kwadrat chodnika przed moim domem. Nie potrafiłem określić, jak blisko dudniący dźwięk znajdował się przez moje własne serce. Pot oblał mi twarz i poczułem się słabo. Zacząłem uderzać w moje drzwi wejściowe, waląc w nie bezlitośnie, zanim przypomniałem sobie, że rodziców nie ma w domu. Prawie krzyknąłem z frustracji. Drzwi były zamknięte, a moje klucze były pochowane pod książkami wewnątrz plecaka. Ten dudniący dźwięk był wszystkim, co słyszałem. Był tak blisko, że dudnił mi w piersi. Ręce mi się trzęsły, gdy próbowałem otworzyć zamek. Byłem przerażony na śmierć i nie mogłem utrzymać oczu otwartych. Zaciskając oczy, szukałem w plecaku kluczy. Moja dłoń dotknęła go, kiedy powiew wiatru spotkał się z moją twarzą. Poczułem zapach czegoś słodkiego, a potem wiatr pojawił się ponownie. Ku mojemu przerażeniu mój umysł uświadomił mnie, że to nie był wiatr, ale coś oddychało na moją twarz. Było już za późno. Nawet gdybym dobył klucz, nie zdołałbym odblokować drzwi, zanim to, co przyniosło dudniący dźwięk serca, zabrałoby również moje serce. Odmówiłem otwarcia oczu, by zobaczyć potwora, który teraz wydawał mi się prawdziwy. Uwielbiam dźwięk twojego serca. Szkoda, że jest samo. Pozwól, że dodam je do innych. Głos, który mówił, nie był jakimś żartem. Był pokręcony i wykraczał poza wszystko, co mógł stworzyć człowiek. Mój umysł ścigał się z myślami. Poczułem, jak ostry czubek pazura szturchnął moją klatkę piersiową, pozostawiając małe rozcięcie przez koszulę. Okrutny śmiech pojawił się, gdy skomlałem ze strachu. Z ręką wciąż w plecaku poczułem coś, co nie było moimi książkami ani kluczem do domu. Do głowy przyszedł mi szalony pomysł. Albo to, albo śmierć. Więc chwyciłem się jedynej rzeczy, która przyszła mi do głowy. Wyciągnąłem z plecaka pudełko czekoladek i wyciągnąłem je do potwora, którego wciąż nie chciałem widzieć. Mój głos był napięty i drżący,
Zadałem mu pytanie, o które modliłem się, aby uratowało mi życie. Czy w tym roku chcesz być moją walentynką? Serce prawie wyrwało mi się z piersi. Otwierając oczy na drobną szczelinkę, mogłem zobaczyć pudełko w mojej ręce, ale nie istotę, która przeprowadziła ze sobą niezliczone uderzenia serca, które mieszały się z moim własnym. Powinienem był umrzeć. Zamiast wyrwać mi serce, pokręcona dłoń z ostrymi jak brzytwa paznokciami sięgnęła i zabrała pudełko. Zmusiłem się do zamknięcia oczu, całe moje ciało się trzęsło. Coś musnęło moją twarz, powodując, że napiłem się tak bardzo, że aż całe ciało mnie bolało. Ten szponiasty palec odgarnął kilka włosów z mojej twarzy z kolejnym okrutnym uśmiechem. Co za słodkie dziecko z ciebie. Przyjmę ten prezent w tym roku, ale pewnego dnia wrócę, aby zdobyć twoje serce. Ugryzłem się w język, starając się nie krzyczeć na ten przerażający głos. Z jednym ostatnim śmiechem, który zagrzechotał mi w kościach, ustało dudnienie. Minęła cała wieczność, zanim zebrałem się na odwagę i otworzyłem oczy. Na schodach nic już nie było. Byłem sam. Gdyby nie rozdarcie w mojej koszuli, pomyślałbym, że cała sytuacja wynikła ze stresu i braku snu. Nikomu nie powiedziałem, co się stało. W końcu kto by mi uwierzył? 15 udałem się do szkoły na pierwszą połowę dnia. Od 2 dni ledwo spałem i potrzebowałem wziąć wolne na resztę tego dnia. Ale nie chciałem, żeby moi przyjaciele myśleli, że umarłem. Wszyscy wyglądali na zszokowanych, że przeżyłem. Powiedziałem im tylko, że miałem szczęście. Życie w szkole toczyło się dalej, a krótkotrwałe związki spowodowane tym dniem rozpadły się. Z czasem zacząłem się bać, że walentynki znów nadejdą. Kupiłem więcej cukierków, róż i kartek, spodziewając się wizyty potwora. Powinienem był po prostu pójść i umówić się z kimś, ale jakoś pomysł tego był bardziej stresujący niż radzenie sobie z demonem. Przewidywałem i obawiałem się walentynek, tylko po to, żeby nic się nie stało. Nic się nie dzieje poza tym, że prezenty, które adresuję do stwora, znikają w ciągu nocy. W miarę upływu lat kupowałem różne prezenty z tym samym skutkiem. Z wiekiem słyszałem słabe bicie serca w walentynki. Każdego roku ten dźwięk staje się głośniejszy. Myślę, że ten rok w końcu będzie tym, gdy ten potwór się pokaże. I ciągle samo zaproszenie kogoś na randkę może uratować mi życie. Ale myślę, że jeśli ten potwór się pojawi, zadam mu to pytanie jeszcze raz, ale tym razem będę miał otwarte oczy. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na 2 sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.